Państwa serdecznie na konferencji prasowej przed meczem. Z nami jest trener Maciej Stolarczyk po mojej prawej stronie oraz nasz nowy dietetyk sportowy, z którym podjęliśmy współpracę, Rafał Baran. Także dzisiejsza konferencja będzie miała trochę inny charakter, ponieważ najpierw oddam głos trenerowi, a później poproszę o kilka słów Rafała, który opowie o swojej pracy z drużyną. Jeśli chodzi o raport medyczny, to Kuba Bartosz nadal jest w fazie rehabilitacji i za około 2 tygodnie będzie mógł wrócić na boisko. No to na razie oddaję głos trenerowi. Witam serdecznie. No cóż, tutaj standardowo odniosę się do przygotowań, które mieliśmy do meczu jutrzejszego ze Śląskiem Wrocław, do zespołu, który przeszedł dużą metamorfozę. Ściągnięto kilku zawodników, posiada ten zespół sporo indywidualności, które mogą zdecydować o losach meczu. Także jest to na pewno ciekawy zespół zespół, który ma w swoich szeregach zawodników typu Robach, Piech, Pich, Chrapek. To są zawodnicy znani, Celeban, którzy na boiskach Ekstraklasy już prezentowali wysoki poziom. Także mam nadzieję, że jutrzejszy mecz będzie dobrym widowiskiem, że ściągnie na trybuny sporo publiczności i będziemy świadkami dobrego meczu. Tak jak wspomniała pani rzecznik, rzeczywiście nie możemy skorzystać z Kuby Bartosza. Dodatkowo też nie będzie z nami jutro Patryka Małeckiego, który otrzymał ofertę z innego klubu i czekamy na rozwiązanie tej sytuacji. Nie będę mówił, jaki to klub. Czekamy, co się w tej sytuacji wydarzy. Tylko tyle mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć. Wszyscy pozostali zawodnicy są gotowi do gry i gotowi do tego jutrzejszego naszego spotkania. Tyle, jeśli chodzi o kwestię związaną z przygotowaniami i z tym, co czeka nas jutro. To ja proszę o kilka słów od Rafała. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Nazywam się Rafał Baran i jest mi niezmiernie miło poinformować, że zostałem nowym dietetykiem, czy powiedzmy zostałem wdrożony w kadrę szkoleniową Wisły Kraków, gdzie będę tak naprawdę odpowiedzialny między innymi za jadłospisy naszych piłkarzy oraz ich suplementację, a także będę dokonywał cyklicznej analizy, która będzie związana z prawidłowym przebiegiem rozwoju fizycznego Białej Gwiazdy. Wszystkie te elementy są po to, ażeby przede wszystkim wnieść naszych piłkarzy na zupełnie to nowy, wyższy poziom oraz wykorzystać maksymalny potencjał ich podczas gry piłkarskiej, co oczywiście, jak mniemam, zaowocuje jeszcze lepszą dyspozycją podczas kolejki. Również pragnę, drodzy Państwo, z tego miejsca zachęcić i do tego, żebyście oglądali naszą taką, powiedzmy, nową serię filmików, na której to będziemy chcieli przedstawić przygotowania naszych piłkarzy. Można by powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju taka nowa inicjatywa, której jeszcze nie było w Ekstraklasie, ponieważ materiały te będą kręcone troszkę, można by powiedzieć, od kuchni. A mianowicie udamy z kamerą się bezpośrednio do szatni piłkarskiej na treningi, gdzie będziecie mogli Państwo zobaczyć, jak wygląda przygotowanie takiego piłkarza podczas sezonu. Będziecie mogli zobaczyć zaangażowanie, determinację, ciężką pracę, no oraz przede wszystkim zmiany, jakie będą zachodziły wśród właśnie piłkarzy. Gorąco wierzę, że wszystkie te elementy, można by powiedzieć, swojego rodzaju powiew świeżości sprawią, że będziemy świadkami narodzin nowej gwiazdy, białej gwiazdy. Ja chcę podkreślić, że z Rafałem już współpracujemy od dłuższego czasu i rzeczywiście szukamy rezerw na różnych płaszczyznach. Jedną z nich jest rzeczywiście suplementacja i żywienie. I Rafał już od dłuższego czasu zajmuje się tą sferą w naszym klubie. Także z tej współpracy jesteśmy
bardzo zadowoleni i dlatego też tak rozszerzamy to pole współpracy. Czy mają Państwo pytania? Bartosz Karcz? Najpierw może do spraw kadrowych bym przeszedł, bo zaskoczony jestem trochę tą informacją o Patryku Małeckim. Odszedł też Ricardo Grym. Ta kadra może nie robi się bardzo szczupła, no, ale mimo wszystko dwóch zawodników ze środka pola, jeżeli ten transfer Patryka zostanie sfinalizowany, odejdzie, to rodzi jakiś problem? Powiem tak, rzeczywiście sytuacja, zacznę od Ricardo, sytuacja z Ricardo, rzeczywiście ją analizowaliśmy i doszliśmy wspólnie do wniosku z dyrektorem sportowym, ze sztabem szkoleniowym, że ten zawodnik będzie miał bardzo długą drogę do grania, bo ponieważ przed nim w hierarchii, tak to nazwę, są zawodnicy na tej pozycji, z których mógłbym skorzystać wcześniej, tak to nazwę. Dlatego też zdecydowaliśmy się na ten krok i dlatego też takie rozwiązanie zastosowaliśmy w jego przypadku. Nie ma co ukrywać, że tu Ricardo również bardzo chciał takiego kroku, a my po przeanalizowaniu tego stanu posiadania, tak to nazwę w cudzysłowie oczywiście, zdecydowaliśmy się na taki krok. A jeśli chodzi o Patryka, to tutaj również to Patryk chciał otrzymał ofertę i ta oferta go zainteresowała, tak to nazwę, mocno, dlatego też nie jest brany pod uwagę na ten mecz, bo nie chciałem, żeby głowa zawodnika była przy inaczej, chcę, żeby zawodnicy mieli spokój wewnętrzny i przygotowali się na 100% do meczu. Wiem, że w takiej sytuacji głowa zawodnika nie jest w 100% oddana temu, co mielibyśmy jutro zrealizować, a dlatego też zostawiam Patryka tutaj i czekam na finalizację tych rozmów. To może już o Śląsk zapytam. Nie wiem, może pan trener ma inną opinię. Wydaje mi się, że na dzisiaj to jest taki zespół trochę rozchwiany, to znaczy ma bardzo dużą siłę rzeczywiście z przodu i potrafi strzelać bramki, stwarzać sytuacje. Może nie zawsze gra skutecznie. Natomiast jest jakiś problem w grze Śląska w obronie. No to nawet ostatni mecz Zagłębiem Sosnowiec pokazał, że Beniaminek dość łatwo sobie stwarzał te sytuacje, szczególnie w drugiej połowie. Czy to jest element, gdzie będziecie szukać swojej szansy? Ja powiem tak, no mamy plan na ten mecz i nad tym planem pracowaliśmy w tym tygodniu. To, co dzieje się wewnątrz zespołu Śląska, oczywiście jest dla nas interesujące, ale nie jest tak istotne jak to, w jaki sposób my chcemy ten plan zrealizować na jutrzejsze spotkanie. Tak jak pan zaznaczył, jest to zespół z potencjałem ofensywnym i rzeczywiście tutaj jest sporo indywidualności. Też trzeba do tego dodać, że ten zespół gdzieś tam na nowo się zgrywa. Doszedł jeszcze Gąska, doszli zawodnicy z potencjałem z pierwszej ligi. To są kwestie normalne, że zespół musi gdzieś tam się zazębić. Ale no, my koncentrujemy się na tym, co mamy my wykonać w dniu jutrzejszym i to jest dla nas najistotniejsze. Rzeczywiście oglądałem na żywo ten mecz ostatni Śląska z Zagłębiem Sosnowiec. Był to bardzo mecz otwarty, oba zespoły chciały zwyciężyć i postawiły na zdecydowaną ofensywę. Oczywiście gdzieś tam scenariusz tego meczu był delikatnie
spowodowany otrzymaniem czerwonej kartki, ale jednak oba zespoły były nastawione ofensywnie i chciały ten mecz zwyciężyć. To jeszcze zapytam w ten sposób, bo jest to ostatni mecz przed przerwą na reprezentację, to zawsze tak w sierpniu bywa, że on zamyka ten pierwszy okres ligi. No, pewnie będziecie chcieli postawić taką kropkę nad i, bo może nie w każdym meczu wygrywaliście, ale trudno sobie przypomnieć, żebyście byli jakoś krytykowani po którymkolwiek z tych 6 dotychczasowych spotkań. Raczej były zawsze pochlebne oceny. Jeżeli nie było nawet zwycięstwa, to mówiło się o braku tylko skuteczności, a 2 ostatnie mecze pokazały, że i z tym problemem potrafiliście sobie poradzić. Więc podsumowując jeszcze raz pytanie, czy to ma być taka właśnie kropka nad i tego pierwszego okresu ligi w tym sezonie? Nie, no nie tak to traktujemy. Powiem tak i to zaznaczę z całą stanowczością, że do tej pory to tak naprawdę minęło 6 kolejek. To jest początek. Mamy przed sobą jeszcze 31 kolejek ligowych i tak naprawdę istotne będzie to, co się zdarzy po tych 31 kolejkach, które nas czekają. Oczywiście każdy lubi być chwalony, lubi być gdzieś tam doceniany, to jest naturalne, ale dla nas to nie jest żaden etap. Nasz etap skończy się dopiero na koniec sezonu i do każdego kolejnego meczu będziemy podchodzili w ten sposób, który realizowaliśmy do tej pory, z planem na zwyciężenie kolejnego spotkania i taki też plan mamy na dzień jutrzejszy. A pan trener nie jest trochę przerażony tym, co się wokół Wisły w ostatnim czasie dzieje? No bo wiemy, jak to wszystko wyglądało przed startem sezonu. Było wiele takich mniejszych, większych znaków zapytania, no a dzisiaj wszyscy rozpływają się nad tym, co Wisła pokazała, szczególnie w tych 2 ostatnich spotkaniach. Czy trzeba gdzieś tam w szatni chłodzić głowy zawodników, czy oni mają na tyle samoświadomości, że nie potrzeba tego robić? Rozmawialiśmy już o tym przed tygodniem i mam na szczęście w swoich szeregach zawodników, którzy przeszli już takie drogi, dochodząc do mistrzostwa, zdobywając trofea i wiedzą, co to znaczy wygranie 1, 2, 3 meczów, że to nie jest sposób na zdobycie czegoś. Sposobem na zdobycie czegoś jest regularność, jest potwierdzenie. To są elementy, które są istotne, jeżeli chce się coś osiągnąć. I na szczęście mam takich zawodników, mam w sztabie takich ludzi, którzy cały czas o tym pamiętają. Oczywiście pewnie i zdarzy nam się gdzieś tam słabsze spotkanie, ale To nie jest dla nas w tej chwili najistotniejsze. Najistotniejsze jest dla nas to spotkanie jutrzejsze i rozegranie tego spotkania w sposób jak najlepszy. A tak jak wspominałem przed tygodniem, mam wokół siebie ludzi, którzy dbają o to, żeby tą atmosferę utrzymać, czyli atmosferę i chęć zwyciężania w każdym kolejnym meczu. To do pana Rafała mam jeszcze pytanie. Czy miał pan coś wspólnego wcześniej ze sportem, w takim zawodowym ujęciu? Mm-hmm. To znaczy tak, na przestrzeni ostatnich 10 lat możemy powiedzieć, że współpracowałem z większością topowych zawodników ekstraklasy, jak i też zawodników Bundesligi. Także myślę, że jakieś tam doświadczenie jest. Tym bardziej, że właśnie wielu moich, powiedzmy, podopiecznych, z którymi współpracowałem na przestrzeni tych lat, no, mogli się rozwinąć bardzo dobrze, uzyskać maksimum swojego potencjału i efektem tego była naprawdę całkiem niezła gra na przestrzeni lat.